Witamy Państwa serdecznie. Wojtek Friedman i Łukasz Ostojaka-Sprzycki. Kolejny magazyn, już numer to jest chyba 856 już odcinek magazynu po warszawsku. Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy, jak co czwartek o 18. No i mamy dla Was oczywiście przegląd prasy, przegląd książek i gościa wspaniałego. No, przegląd nowości, wszystko jest. I tak lato jest. Zaczęło się lato, jest gorąco, jest przyjemnie wreszcie. O Jezus, no za gorąco, jak jest 30, wszystko powyżej 28, to już to przyjemnie bym skreślił w tym, co powiedziałeś. No ale... To, a chodzi o wiek też? Nie. No właśnie. Nie. Mój drogi. Bardzo fajnie. Mamy dużo dzisiaj dla Was. Tak, mamy dużo. Ja bym zaczął od czegoś lekkiego, czyli od ekspresu wieczornego. Bo to chodzi o, że książka jest ciężka. Książka jest ciężka, gazeta jest leciutka. Upada, tak? I ona jest lekka. Tak, i mamy rok. Przyjemna w dotyku. I śmierdzi. Nie, śmierdzi. Właśnie chciałem Państwu powiedzieć, że dobrze, że nie siedzimy bliżej tutaj Was. Proszę nie wąchać teraz radioodbiornika, bo ja mam książkę też przyniesioną z domu, moją. Powidoki Marka Nowakowskiego i ona, ten papier po prostu jest nie do przyjęcia. A gazeta pachnie ładnie, jak także cały antykwariat. Jak ten zapach tu się unosi, to nie patrz na mnie, drogi Łukaszu. Dobrze. 73 rok, ekspres wieczorny i moja ulubiona rubryka, czyli spacerkiem po Warszawie i takie artykuliki, które nie wiadomo w sumie czasem po co tutaj są, ale są bardzo zabawne. Zapchaj dziura. Taka zapchaj dziura, a ta zapchaj dziura ma tytuł Samowar w bagażniku. I czytam. W sobotę 24 lutego odbył się nasz ślub. Jednym ze ślubnych prezentów był oryginalny tulski samowar. Z wesela wieźliśmy ten samowar taksówką. Był w torbie, którą wstawiliśmy do bagażnika. W domu okazało się, że brakuje ozdobnego kranu, więc poszukujemy tej taksówki. Była to prywatna Warszawa. Może kierowca przypomni sobie tę jazdę. Wsiedliśmy o 4 nad ranem w niedzielę na Nowym Świecie Róg Foksal. Panna młoda była w pełnej gali. Mieliśmy dużo kwiatów. Po drodze zatrzymaliśmy się przy ulicy Dywizjonu 303, gdzie wysiadł jeden z kolegów, a potem pojechaliśmy na ulicę Lazurową, gdzie rozstaliśmy się czule z miłym panem kierowcą, którego bardzo prosimy, aby sprawdził, czy nie ma naszego kraniku. Podajemy telefon 28 54 01 wewnętrzny 60 i adres Lazurowa 225A przez 219. Czekamy. No, właśnie. I to czekamy na końcu. Także oni to wiedzą, że on to ma chyba. No wiadomo. Tak, wiadomo. Kranik. A ciekawe, czy podjechał taki i od razu otworzył drzwi i powiedział tylko na Pragie, tylko na Pragie. To było świetne. No. Ale w ogóle, prawda, jak jeździły te taksówki, których cudem graniczyło złapanie taksówki, właśnie pojechanie tam, gdzie się chce, a nie tam, gdzie ona jedzie, no to wiele osób wyjeżdżało jeździć na Łebka czy na Łebki. Tak, no, to się nazywało? Tak. Czyli po prostu prywatnym samochodem szukać ludzi, wozić ich po mieście. Taki uberek. Trochę. Taki, trochę tak, tylko może troszkę bezpieczniejszy. Aplikacja, już. No, ale to te czasy były. I ja te czasy pamiętam. To była gazeta z 73 roku, ale to jeszcze bardzo, bardzo później też takie się przytrafiały przygody. Że już jak złapałeś, on się zatrzymywał, ty już byłeś jedną nogą w domu i tu tam otwierał. Na wolę. No. Niesamowite czasy. No bo z drugiej strony, to, proszę Państwa, powinno się robić te rzeczy, które się chce, a nie tam wszystko na siłę i inaczej. Aż oczywiście. To ja Ci jeszcze przeczytam jedną rzecz, trochę o życiu nocnym Warszawy. Bardzo króciutki materiał narzekaczy na warszawskie życie, ale posłuchaj. Nazywa się Naprzeciwko. Tytuł brzmi Naprzeciwko. Jest to sprawa dość zasadnicza. Orgia ruchomych neonów. Skarżą się ludzie mieszkający naprzeciwko migających świateł totalizatora sportowego zainstalowanych na szczycie domu przy ulicy Marchlewskiego, że dostają oczopląsu nawet przy zasłoniętych oknach. A z drugiej strony dążymy przecież do tego, żeby w Warszawie wieczorem było jasno i coś mrugało. Czy jednak nie zastanowić się nad tym, aby ruchome światła były tylko tam, gdzie nie ma mieszkalnego vis-a-vis? I to 73 rok? Tak, już neony wtedy przeszkadzały niektórym mieszkańcom. Znaczy, to jakby nie neony, to by co innego przeszkadzały, bo to są mieszkańcy. Bo to są mieszkańcy, żeby proszę im coś Państwa. Żeby im wiecznie. Coś wreszcie, jak nie remont. No co, narzekałem na tą Rakowiecką. No właśnie, jak? Obrażony tutaj się, że mi przekazałeś takie informacje. No, to się okazało, że robią bardzo tak
pierwszy odcinek, drugi odcinek i na razie to nie ma co. A ja już, proszę państwa, już łzy w oczach i już wszystko jest źle. No, i czyli tu właśnie, z głową. Czyli właśnie to jestem takim samym mieszkańcem, co narzekał na neony, które były piękne. I zanim już zobaczyłeś w ogóle tą Rakowiecką, to już narzekałeś, że ci zamknęli, bo cię tak do tego nastawiłem niestety. Mi się wydaje, że chciałeś ty mi popsuć humor i zobaczyć, jak ja się będę zachowywał całe 45 minut z państwem, jak będą mi leciały łzy, mój drogi. Aż a taki ten, zły nie jestem. A ten neon to, aha, bo to totalizator na Marchlewskiego. Ja myślałem, że to że jeszcze siatkarka, pamiętasz, ta piękna siatkarka. A, no to Plac Konstytucji. Oczywiście. A na Marchlewskiego neonu totalizatora nie pamiętam, ale możemy powiedzieć, jak się obecnie nazywa Marchlewskiego, no, dla tych, co pewnie nie wiedzą. Proszę państwa, państwo nie wiedzą. A Nowotki jeszcze, gdzie było wszystko? Marcelego. A pamiętają państwo takie 20 zł z Marcelim Nowotką? Taka ciężka moneta, fajna, bo to już można było sobie coś kupić. O kurczę. Bo resztę to były takie, piątka z rybakiem była i to ona taka była, ojej, to był taki leciutki pieniążek i tyle samo wartości miał. Przed denominacją. Naprawdę. I jak upadała taka, ta z tym rybakiem moneta, no to ona też tak upadała, tak jak liść. Nic nie warta. A Marceli Nowotko to już było takie, że jak rzucała mama z okna, to jak... to już można było guza, jak nie widziałeś, uważnie nie łapałeś, tylko przyjąłeś na czoło, to potem miałeś taki odbity Marceli Nowotko na czole. To było. Dlatego mama zawsze zawijała to w papierek, żeby ten ślad był mniejszy. Zawsze zastanawiałem się, po co. Nie. Zawijało się w folię aluminiową, żebyś tego nie zgubił, gamoniu, ja mówię o sobie, żebyś tego gamoniu nie zgubił potem w trawniku. Bo, ale powiedz mi, jak masz monetę okrągłą, srebrną bądź złoto-srebrną... Bardziej się świeci, ona się... się bardziej, no u mnie zawijano w papierek właśnie, tego nie rozumiem. W folię jeszcze bym zrozumiał. Ale no w papierek to już to głupie to było chyba po prostu. Może nie chcieli pobrudzić. Nie wiem, naprawdę. I to zawsze w tych panów i panie grających pod blokami leciały te monety. Właśnie. A u państwa zdarzają się takie jeszcze atrakcje? Proszę powiedzieć i wpisujcie miasta. Znaczy nie, no miasto nasze, ale w dzielnicę wpisujcie, gdzie się pojawiają jeszcze ludzie, którzy w niedzielę na przykład na tej bałałajce czy harmonii. Słuchaj, codziennie, dzień w dzień, za każdym razem jak jadę metrem, to trafiam właśnie na takich grajków, a jeżdżę nieregularnie i niecodziennie, więc chyba oni są tam zawsze po prostu. No dobra, ale to ulicami Starego Mokotowa również chodzi i cały czas ten sam pan. No nie widziałem, bo półtora roku już nie widziałem, liczę, że ten pan jest w zdrowiu jeszcze i że jeszcze się zobaczymy z tego drugiego piętra, bo ja mu zawsze macham i faktycznie mu tam jeszcze... No nie zawsze, proszę państwa, no nie zawsze mu rzucam, bo nie zawsze mam, a nie, że ja mu nie chcę. Ale masz, czasami... Może ma czytnik kart na przykład i mógłbyś kartą miał zapłacić. Lada dzień będzie miał. Jak już się w kościołach, to wszędzie już podobno tak możesz. I na placu, gdzie po kwiaty jeździmy, pod Halem i Roskę, no to tam tak samo już się przychodzi i wtedy nie masz gotówki, proszę bardzo. Nie masz już wymówek. Wyślij mi wlik. No tak, a jeszcze pamiętam z tych ekip chodzących po osiedlach pana, który krzyczał kartofle, ziemniaki u nas, jak mieszkałem jeszcze w okolicach ulicy Modzelewskiego i Domaniewskiej, no i ostrzenie wszelkich noży, nożyczek. Ale oczywiście, ostrze noże i nożyczki. No, faktycznie. I to był taki, kurczę, ja nie zamykałem okna, jak to słyszałem. Taki, na brudnie był taki, który krzyczał Eli Buteli, szmaty gałgany. O, taki był jeszcze, Eli Buteli. I co to było? Nie wiadomo, ale kilka razy jak spałem u znajomych właśnie po jakichś imieninach, takie to były jeszcze młodsze imieniny, jeszcze nie byłem pełnoletni wtedy, to pamiętam, że na Kowalskiego i na Malborskiej, jak się okna były otwarte w środku lata, to było słychać taki właśnie dziwny ten dźwięk taki. I był pan, który te Eli Buteli, śmaty gałgany, wymienić przydaje i tak mówię. Niesamowite. Naprawdę. Ja właśnie ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Jarkiem o tym, że mimo jakichś zmian, dążenia do jakiegoś rozwoju, do, nie wiem, mieszkania w lepszym miejscu i tak dalej. Jednak ciągnie nas cały czas, bo razem wychowaliśmy się na osiedlu Bryły, potem na Modzelewskiego i ciągnie nas do takich... pod sklepem. Tak. I ciągnie nas do takich podwórkowych rzeczy, więc jak słyszymy coś takiego gdzieś będąc przez okno, to właśnie je szerzej otwieramy i wyglądamy. Jak słyszymy, jak dzieciaki się bawią na podwórku, no to jednak ten sentyment wraca. No pewnie. A tą okolicę twoją kawałek dalej... przy Alei przy Alei Lotników. Pamiętasz, jak przy przystanku autobusowym
stał taki barak i tam były te automaty do grania? Kurczę, przy Bełdan? No. Gdzieś? No pewnie, że tak. No właśnie. Piękna okolica. No piękna okolica. Blacharska, Bełdan. Tak, i wcześniej tam był przystanek autobusowy i jeździł autobus 141 oraz 489. I tam na tym przystanku stał taki, jak długo nie przyjeżdżał autobus, albo jak przyjeżdżał, to też nikogo nie interesowało. To można było sobie pyknąć w jakiś, prawda, w Bruce Lee. No była taka gra też, Bruce Lee. Ja nie miałem refleksu. Lubiłem te, które miały pistolety. Można było sobie na takim kablu wyciągnąć pistolet i strzelać jakieś tam... A to pourywane zaraz były. Te wszystkie najfajniejsze to były pourywane. Przychodziłeś, można tutaj w tego w myśliwego... Nie ma dubeltówki, ktoś gwizdnął. No, tak było. Tak. Chyba muzyczna przerwa, panie Wojtku. A co mi zaproponujesz? Z hip-hopem i rapem poczekamy, bo dzisiaj będziemy mieli ku temu okazję, żeby jeszcze go posłuchać. To może właśnie coś w twoim klimacie, może coś bardziej jazzowego. Myślałem, że w moim klimacie powiesz Bogu Rodzica. Zapraszamy. No i super, jesteśmy znowu po przerwie, jest bardzo przyjemnie, tak jak przed przerwą też było przyjemnie, lato w mieście, nareszcie. Lubisz lato w mieście? Lubię lato w mieście, bardziej lubiłem kiedyś, teraz jest mi za gorąco po prostu, ale lubię, jak jest klimat, to lubię. Magazyn po warszawsku, Wojtek Friedman, Łukasz Ostoja, Kasprzycki. Ale super z nami jest dzisiaj, bo mamy wiatrak. Tak. I mam do wyboru teraz coś, jakbyś mógł wybrać, bo mam dwa fragmenty do przeczytania. Myślę, że bardzo ciekawe. Albo dalej ekspres i kawałek o najdawniejszych hotelach, albo przenosimy się do korzeni miasta na Pragę. Co sobie życzysz? Tylko na Pragę. No tylko pewnie. Na Pragę. No to kochany, już otwieram naszą książkę, Korzenie miasta, tom Praga, ulica Ząbkowska i telefony na Pradze. Ciekawy fragment artykułu Jerzego o tym, jak Praga się rozwijała i że wcale nie była tak traktowana po macoszemu, jak to nam się wydaje w dawnych latach. Czytam, dobrze? Zapraszamy. Telefony na Pradze. Trzeba przyznać, że Praga, choć pogardzana i nazywana nędznym przedmieściem, nie była w XIX wieku traktowana po macoszemu przez pionierów postępu technicznego w naszym mieście. Przypominam, że książka jest napisana w latach 90., więc też pogląd na Pragę był inny. Gdy w lewobrzeżnej Warszawie uruchomiono w 1855 roku wodociąg Marconiego, to już w 1868 rozpoczęto na Pradze urządzanie własnej instalacji zaprojektowanej przez inżyniera Grotowskiego. Gdy w 1884 roku zajaśniały dwie elektryczne lampy łukowe na Marszałkowskiej przy Chmielnej i Złotej, to podobne lampy oświetlały już stalownie na Pradze, zasilane także z lokalnego agregatu. Bardzo szybko też dotarł na Pragę telefon, którego pierwszą centralę systemu BM uruchomiła firma Bell w 1881 roku przy ulicy Próżnej. Na początku naszego stulecia na przykład fabryka chemiczna Praga przy ulicy Szwedzkiej miała numer telefonu stosunkowo niski – 1055. Było już wtedy na Pradze 8 publicznie dostępnych automatów telefonicznych, m.in. na dworcach kolei wąskotorowej przy Stalowej i na Targówku, na stacji Most, na dworcach Petersburskim, Praskim, Brzeskim. Wcześniej ten dworzec Brzeski nazywał się Terespolskim, a później Wschodnim. Ja w ogóle przepadło mi gdzieś to, że on był nazywany Brzeskim. Trzeba przypomnieć, że Praga, choć wobec Warszawy spychana na dalsze miejsce, miała pierwszorzędne znaczenie dla rosyjskiego zaborcy ze względów wojskowych i komunikacyjnych. Tu strategiczne przyczółki osłaniały przeprawy przez Wisłę, tu kończyły się najważniejsze linie kolejowe z Petersburga i Moskwy, zbudowane jako szerokotorowe, gdy na lewym brzegu rzeki kończyły się linie normalnotorowe. Połączenie tych dwóch systemów komunikacyjnych było jednym z ważnych zadań przedmieścia praskiego. Pierwszy warszawski tramwaj konny nie był niczym innym jak bocznicą kolejową o długości 6 km, z trakcją konną łączącą stację petersburską i terespolską z warszawsko-wiedeńską. Przesiadka. Dokładnie, przez jedyny wówczas most Kierbedzia. Dopiero w 1876 roku zbudowano pod Cytadelą most kolejowy dla linii obwodowej. Jeszcze kończąc ostatnie dwa zdania. Te zadania i komplikacje spowodowały rozwój na Pradze potężnego gospodarstwa kolejowego z wszelkimi tego skutkami technicznymi i ekonomicznymi. Pojawienie się wynalazku telefonu przy końcu XIX wieku bardzo ułatwiło kruchą zawsze łączność między obu brzegami, która jednak miała wtedy słabą stronę. Zależała od centrali przy ulicy Zielnej i od przewodów na moście.
Dlatego też większość prywatnych telefonów na Pradze skupiała się wzdłuż ulic, którym biegły linie telefoniczne do użytku kolei. Nie miał telefonu na przykład dr Paszkiewicz, zwany domowym lekarzem szmulowizny, bo akurat ulica Kawęczyńska nie wiodła do żadnej stacji. Mieli natomiast telefony wszyscy niemal lekarze z ulicy Targowej, wzdłuż której przeprowadzono przewody na powietrzne do dworca Brzeskiego. A później już pagery tylko. Pagery. Ktoś w Polsce używał pagerów? W ogóle mi się to kojarzy tylko z serialami o amerykańskich szpitalach, gdzie wszyscy na kawie patrzyli na pagery i biegli na zabieg. O, drogi, nie wszystkie rzeczy ci mogę powiedzieć, zwłaszcza tutaj przy otwartym mikrofonie. Ja już rozumiem. No właśnie. Pagery, ja bardzo dobrze pamiętam, jak się przekazywało w ogóle. No pewnie, proszę państwa, ja mówię, nie, bo teraz tak wszyscy myślą, że ja mam jakieś... Nie, tam tata dzwoni na przykład, oddzwoń. Za dużo synku. Już. A pamiętacie, bo tam mieszkaliście pewnie, ale wydaje mi się, że mnie nie myli pamięć i numery praskie, te sześciocyfrowe, to się zaczynały na 18. Okej. Okay. Czy to było, czy tak, czy nie? Nie wiem. No właśnie. Nie wiem, ale cały czas mówimy o tych numerach i pytasz mnie, a pamiętasz jak, więc zaraz nam się... To jest tak samo złośliwe jak to twoje, co powiedziałeś, że jak ja wrócę do domu i kiedy w przyszłym roku, bo mam Rakowieckie zamknięte ulice i właśnie i to chyba dlatego jest wszystko. Moi drodzy, chyba czas przyszedł już. Przyszedł gość też. I czas, i gość przyszedł. Tak. I my po niego byśmy poszli i dopiero się dowiecie teraz ciekawostek to o teraz naszym mieście. Chwilka przerwy muzycznej, my biegniemy, postaramy się przybiec z powrotem przed upływem tych 3 minut. Jak nas nie będzie, to zaczekajcie chwilkę. Oczywiście. Jesteśmy po przerwie, jest gość, proszę państwa. To dopiero się teraz zaczyna. Magazyn po warszawsku, bo mocno warszawsku nawet bym powiedział. Wojtek Friedman, Łukasz Ostoja, Kasprzycki i z nami numer raz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, cześć. Was, panowie. Ja jeszcze tylko wspomnę, że zanim się pojawiłeś, czytałem kawałek Korzeni Miasta o numerach telefonów. No, więc okay. To wszystko było zaplanowane. Wszystko jest. I dobrze. Pytaliśmy się, a pamiętasz jak? Swój numer pamiętam. Jakby co, w moim mieszkaniu stacjonarny. Nie? A jaki był? Już z szóstką, czy jeszcze wcześniej? Wcześniej było sześciocyfrowe, czyli 444164. A właśnie. No, i do kumpli też pamiętam w ogóle, to jest najlepsze. Ale że te numery bardzo się... dobrze, proszę cię bardzo, 472465. Dziękuję bardzo. Potem jak faktycznie była ta szóstka wprowadzona, to już się tam też czasami pomyliło. Ja miałem chyba 844, nie albo wiem czy 6, tak. 844, tak. Bo to w zależności od dzielnicy tak, przydzielali tak, tak. Te numerki różne. No tak, czyli co, zaczynamy. To skąd ty jesteś, powiedz, no. Jestem, urodziłem się na Mokotowie, na ulicy Żywnego, pięknie położone osiedle, co prawda takich 5 czy 6 12-piętrowych bloków nad samą Skarpą, między Królikarnią a Warszawianką, na dole działki, jeziorka. Naprawdę dzieciństwo miałem piękne, bo miałem trochę takie wiejsko-sielankowe, bo jak ja byłem mały, to pod moim domem były działki, na których kiedyś były normalne domy takie wiejskie. Krzuny tam były, przychodziły trawy jarać przecież. No, tam trawy to rosło bardzo dużo takiej samosiei, więc tam było pole do popisu, ale tam się pasły krowy, koniki, koguty rano mnie budziły, bo ja mieszkałem nad samą Skarpą, na 8 piętrze, więc poranek miałem bardzo wiejski, taki bardzo sielankowy. A wiesz, że tam sielski. Podobno Skarp jest zakopany? Tam, na tej tak. Skarpie? Nie, obok, przy ulicy Bielawskiej. Nie wiem, czy kojarzysz. Ja tam tak, bo to jest moje obok, osiedle dokładnie. Też, no. Tam były jeszcze niedawno dwa takie klocki przedwojenne. Budyneczki. Były czerwone takie, z czerwonej cegły. Tak. No. I okazuje się, że panuje legenda. Faktem jest, że tam mieszkał przed wojną herszt bandy, która okradała bogatych pod Warszawą, nie tylko i w Warszawie. I podobno... część został okradziony z części tych łupów, a część zamurował w swojej piwnicy właśnie w tym jednym z budynków. One zostały ostatnio zrównane z ziemią. Zrównane już zostały, tak, okay, już ich dawno nie ma. Nie byłem. I ciekaw jestem, czy będą tam powstawać nowe i czy będzie coś budowane pod garaż podziemny. Jak tak, to będę tam z zapłotu wyglądał. No, zobaczymy. Ciekawe, co to za skarb. Ekipy się tam... Przepraszam, ja chciałem ten garaż budować. Dokładnie. Mam doświadczenie. Umiem machać łopatą, to się nadam. No właśnie, ciekawe jak się nazywa banda tego człowieka, bo to jakiegoś nie pamiętam. Ślepego Leona albo to
tak się nazywał. No, właśnie. To ciekawe bardzo. A teraz mi się przypomniało. Banda Ślepego Lona. Tam w jednym z tych mieszkała moja ciocia w ogóle. Teresa Pliszka, też pamiętam dokładnie. I tam na ostatnim piętrze chodziliśmy z moją mamą, pamiętam. Właśnie do niej w odwiedziny, okay. Do tego Czerwoniaka. A wiesz, po co jeszcze chodziło się tam na ostatnie piętro? Wiem. Znaczy, ja nie chodziłem tam. Ja z bloku, który był centralnie przy Warszawiance, tam było solarium. Aha. Kiedyś solarium było na świeżym powietrzu. Tak jest. No i tam opalały się panie topless nieraz. Więc jasna można sprawa. Było tam młodzież mokotowska się zbierała w tych blokach. A jak nie można było na samą górę wjechać, to trzeba było zapłacić dozorcy, bo dozorca z tego sobie biznes zrobił, że po prostu stał i wpuszczał tylko na ostatnie piętro. Tak, bo to właśnie z budynku na Bielawskiej 1. Tam to był budynek najbardziej wysunięty nad Warszawiankę, no i to były takie bardzo frywolne czasy. Tak, tak. Ja mieszkałem tam rok, ale niedawno, więc zupełnie okay. Inny klimat. No inny klimat, tak. Tak, takie były podglądanie krzaków, proszę tak. Państwa. Słuchaj, mój drogi, taką rzecz chciałem się ciebie zapytać. Ten wchodzenie w tą dorosłość już, pierwsze wychodzenie, pierwsze kluby w Warszawie, bo to wszystkich interesuje zawsze, te lata 90. Co pamiętasz? Słuchaj, o dziwo pamiętam bardzo dużo, pomimo że potem ten czas się mocno, ta pamięć się zatarła, bo im więcej imprezowałem, im więcej grałem koncertów tak naprawdę, więc to już tak wybiórczo. Natomiast oczywiście, że tak, bo pierwszy klub to był klub Alfa na Placu Narutowicza i to był mój pierwszy wypad na imprezę, nie wiem, jako 14-latka chyba, czy nawet wcześniej. No i oczywiście był stres, ale była też niesamowita zajawa, bo to była pierwsza impreza, na którą poszedłem i były lasery, był stroboskop i był dym. To po prostu był jakiś odjazd. Ja mówię, co tu się dzieje? No i oczywiście DJ Volt, który grał same oldschoolowe bangery typu Jump Around, więc ja podskakiwałem naprawdę wtedy bardzo wysoko. No była to młodzieńcza energia, więc Alfa to był pierwszy taki lokal, gdzie no, pierwszy mój klub w życiu, do jakiego w ogóle się udałem. No a potem już były hybrydy, była dekada chyba, czy dekadent, już nie pamiętam. Jedno i drugie było. Jedno tu, tak. Mhm. Tak, później była scena w tych takich latach mm-hmm. świetności mm-hmm. gdzieś tam też mojego artystycznego życia, bo wtedy to się zaczynało i w tej scenie poznałem wtedy moją przyszłą żonę, już którą się rozwiodłem, co prawda, ale wtedy to była moja przyszła żona, więc po tych klubach się wtedy latało, no to była sama przyjemność, bo w czasach, gdy jeszcze się pojawiły telefony komórkowe, no to można było tam po prostu spotkać ziomków, nie umawiając się z nimi zupełnie, tak, więc chodziło się na imprezę, to też to było niezłe, że tak naprawdę były takie czasy, że tych ubrań nie było za dużo. Ja nie pochodzę z bogatego domu, więc miałem deficyt tych ubrań. No i to też były takie czasy, że zazwyczaj poznawało się kogoś, bo był ubrany tak jak tydzień temu, dwa tygodnie wcześniej i miesiąc wcześniej, tak. Czyli tam kurtka DJ na przykład. Pamiętasz tego Ortalionowa? No, to był czat jakiś totalny. Nie? No i dużo też mody skate'owej, skateboardingowej, a ja wtedy w tamtych czasach chowałem się ze skate'owcami, między innymi z moim przyjacielem, z którym mam kontakt do dzisiaj, z Kubą Perzyną i z całą tą ekipą podskoczniową. Założyliśmy sobie Skocznia Gang wtedy, mm-hmm, więc nie byliśmy groźni, mm-hmm. byliśmy po prostu gangiem takim mm-hmm. tylko lokalnym, że tam, ale mieliśmy szacun. My tam przyjeżdżaliśmy przecież, byłem służeb nad Dolinką i pamiętam no. wyjazdy, przystanek dalej do was. Ale to były wyjazdy, nie? To na drugie osiedle to już była wyprawa. Jasna już nie mówiąc sprawa. O wyprawie na Ursynów na przykład, ode mnie z Mokotowa, 515, no to na Cynamonową, pamiętam to z DJ-em Zero, żeśmy się tak śmiali, że to do krainy Cynamonowej jedziemy, bo tam to zupełnie inny świat był ten Ursynów, tak, nie? Tak. No jako dziecko było... ja pamiętam wyprawy pierwsze nielegalne do sklepu akwarystycznego na Puławską. Był taki kawałek dalej przy Królikarni. Tak, to vis-a-vis mojego osiedla. Tak, tak. I to były pierwsze u mnie takie ucieczki z domu, że wsiadałem okay. w tramwaj, patrzyłem, co się dzieje za oknem, do sklepu, przychodziłem, mówiłem dzień dobry, tamten nie odpowiadał, typ bo strasznie nie znosił tych dzieci, co przychodziły no tak. i mu smarowały po tych akwariach paluchami tłustymi. A tu zobacz, skalar, a tu coś. I on potem musiał pół dnia czyścić. A ta do góry brzuchem pływa, dlaczego odpoczywa. A dlaczego ona właśnie tutaj zdechła. I on nie lubił tych dzieci, także przychodziliśmy, mówiliśmy dzień dobry, on nie odpowiadał, mówiliśmy do widzenia, w tramwaj do domu. No i tak, to było takie zaliczone. Ale to świetna przygoda. Zajawka w ogóle do sklepu zoologicznego pojechać pooglądać zwierzątka, nie? Piękna rzecz. Piękna rzecz. Szkoła jaka? Szkoła podstawowa numer 33,
imienia Wojsk Obrony Powietrznej kraju. Pod Skocznią właśnie, więc dlatego osiedle pod Skocznią było moim drugim osiedlem, oprócz mojego osiedla Narzewnego. I no to też było super miejsce, bo też nad samą Skarpą, więc tam pamiętam, bo to w klasie 1-3 ja byłem w świetlicy osiedlowej na właśnie Narzewnego. No i do 1-3 panie nas zaprowadzały, szliśmy zawsze przez Park Królikarnia albo Puławską. No i często mieliśmy, nie wiem czy zaszczyt, czy po prostu zwykłą okazję widzieć pana generała Jaruzelskiego, który przechadzał się ze swoją ochroną. Jeszcze tam była jednostka wojskowa taka niedaleko Skoczni, co też było atrakcją, bo to była ogrodzona takim materiałem w kamuflaż. No i tam byli wojskowi, nie pamiętam do którego roku, ale dosyć długo tam stacjonowali, no i to było zawsze takie fajne, że tam te wojsko stoi, ten generał tam się przechadza. Jeszcze tam jest dom ambasadora Stanów Zjednoczonych, więc tam w ogóle jest taka ściśle chroniona okolica. Tak, tam zawsze stał w budce policjant, czy tam siedział po prostu... Czy milicjant. Milicjant, tak. Kiedyś milicjant, potem to się zreformowało i była policja, chociaż mentalnie myślę, że niektórzy zostali w milicji. To na pewno. I nadal stoi. Nadal stoi ta budka. Tak. No ale wiadomo, że... Z zasiedzenia. Co będziemy zmieniać? Niech tak się siedzi chłop tam, nie? A ten 17 rok, on siedzi, bo on tam zawsze siedzi. Widok ładny na Skarpę i Dzikowskiego. Dom ambasadora. Kąpałeś się w tych stawach na dole? Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że się kąpałem. No to też było tak, że w lato było to miejsce, gdzie się kąpaliśmy. W zimę żeśmy jeździli na łyżwach, tak? No bo tam ta woda to była taka po kolana. Bardzo dużo mułu było, więc... Tak. No i też to nie było zbyt dobre, żeśmy się tam kąpali, bo co prawda tam nie było żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Tam były zanieczyszczenia biologiczne. No i na przykład można było natknąć się na łeb krowi. Tak. Raz się natknąłem, wow. Albo na zatopione pieski, bo kiedyś z tych wszystkich domków... I koty wrzucało folice, się w torbie tak. Foliowej. A skąd tam łeb krowy? Nie mam pojęcia, taki żart był pewnie, bo tam, tak jak wspomniałem wcześniej, tam pasły się krowy, więc nie wiem, czy po prostu krowę wzięli na mięso i łeb dla żartów wrzucili do stawu, ale kiedyś pamiętam, płynę i nagle łeb krowy. Jezus, to traumatyczne przeżycie, jakby nie było. No ja mam takie też. Ja miałem w jeziorce, to kawałek dalej, spędzaliśmy wakacje i szukaliśmy skarbu, o którym rozmawialiśmy dzisiaj z moim bratem i sytuacja była bardzo podobna, bo ciężko było wyjąć worek foliowy, który był w środku, miał kamienie i dużo tych kamieni do dwójka dzieci, więc trzeba było zanurkować raz, później drugi, później trzeci, jeden tam za ręce, drugiego ciągnął za nogę, żeby to wyciągnąć i jak wywieliśmy, no to w środku były koty. No kiedyś były takie metody, zupełnie nikt na to nie zwracał uwagi specjalnie, myślę, że do tej pory na wsiach się niestety to zdarza. Niestety raczej tak. Tak samo jak traktowanie w ogóle zwierząt, tak? Czy psów, czy kotów nawet. Więc, no ale to były takie, ale oprócz tego, że no, takie przygody, no to mieliśmy działki, gdzie chodziło się na szaber, bo tam było mnóstwo owoców, które zwisały wręcz czasami za ogrodzenia, więc nawet nie trzeba było się... I aż do kortów, prawda? Aż do kortów tam dalej. Tak, dokładnie tak. Z kolei warszawianka jeszcze jako stara warszawianka, no to też robiliśmy tak zwane wejścia po północy na przykład, żeby się wykąpać. No i pan był ochroniarz, który miał strzelbę z pociskami z solą. Ja nigdy nie dostałem, ale mój kumpel, jak uciekaliśmy, to dostał w tyłek nabojem z solą i to naprawdę była bolesna rzecz, bo to się goiło później bardzo długo. No, ale to jakieś woreczki były tak jak te... Wiesz, to nie mam pojęcia. Wiem, że to no pewnie tak, bo to pewnie była jakaś wiatrówka czy coś. I on bolesne po prostu lata 90. Bolesne lata 90. I oczywiście też tam, tak jak wspomniałeś, były krzaczory przy basenach również. No i tam niestety zawsze mama mi mówiła: Michałku, jak będziesz szedł, uważaj, bo tam zboczeńcy się czają. I jasna faktycznie sprawa. Panowie wszędzie w płaszczach pyk, no. Rozchalali poły. I można było... Pokazywali, wszystko pokazywali. Więc to też pamiętam, że miałem taki wypadek, że widziałem takiego dżentelmena, no ale to wtedy akcja ucieczka szybko. Ale tak to naprawdę. Na początku, bo ja pamiętam nad dolinką tych swoich zboczeńców, pamiętałem, no to jak dziewczyny chodziły, żeby ktoś tam im coś pokazał, to przeważnie było tak, że siedziały w 3-4, które już były wcześniej, oglądały nie tylko Atlas, ale i wszystko.
dziecko i jak ten zaczynał swoje, no to one w śmiech, je, ha, ha, no tak, już drugi raz nie przyszedł. To i on po prostu już serce mu pękało i się koniec, więcej nie pokazał. Więc takie były metody tak, na to. No. Tak, tak, no to tak, trzeba było sobie jakoś radzić. Natomiast jeszcze sama skarpa, jako że tam też były prowadzone walki w czasie II wojny światowej, to pamiętam raz ześlizgując się, bo tam mieliśmy różne oczywiście durne pomysły, na przykład turlanie się ze skarpy, nie, kto się więcej wyturla. No i to były świetne zawody, ale kiedyś suwając się po tej skarpie, znalazłem szkielet karabinu maszynowego. Nie wiem, co to był za karabin, nie mam bladego pojęcia. I wtedy mój wujek zajmował się w Wesołej, miał wypożyczalnię samochodów do filmów takich przedwojennych i takich powojennych i różnego sprzętu wojskowego. I wymieniłem się z nim, że to był szkielet karabinu. On powiedział, że sobie to odrestauruje i dał mi wtedy taki poniemiecki, powstańczy hełm. Mhm. Więc ja byłem totalnym szpanerem, a wtedy zabawy w wojnę były na porządku dziennym. Jasne. Szczególnie jak były warunki, karabiny z patyków, później już takie plastikowe. Wujka posadzili pewnie 2,5 siedział posiadanie. Nie mam pojęcia, ale taki hełm dostałem i to była dla mnie naprawdę mega, mega zajawa. Że miałem prawdziwy taki poniemiecki hełm. No. Piękna rzecz. Mamy chwilę przerwy i jest tradycją tego miejsca, że możesz wybrać sobie utwór jakiś, a jak nie, to poleci coś, co my wybierzemy. Wiesz co, ciężko mi w tej chwili by było zasięgnąć do głowy, żeby cokolwiek wybrać. Chodź jakiś Group Home, stary. Może być Group Home Superstar na przykład. Jak macie Group Home Superstar, to będzie świetnie. Zapraszamy na przerwę. Witamy po przerwie. Tu panie nogą było, wszystko było. Machanie głową też. Machanie głową, zróbcie hałas, było wszystko. I te czasy koncertowe, czy tobie się jeszcze zdarza brać udział? Wiesz co, ja trochę odpuściłem na własne życzenie, jako że przestałem się zajmować tak na szerszą skalę muzyką. To stwierdziłem, że trochę odpocznę od tego i przez ostatni czas w ogóle nie koncertowałem. Też nie miałem żadnych propozycji. Wiecie, ja jestem w takim miejscu swojego życia i kariery, że tak naprawdę przyszedłem trochę na tą drugą stronę do czwórki, tak, i stałem się tym gościem po drugiej stronie mikrofonu, ale też nie do końca zamknąłem tematu. Na przykład teraz 13 lipca będę miał okazję występować na festiwalu w Gliwicach razem z moim producentem Free 50, z którym szykuję nowy album. O, to jest znakomita wiadomość. Tak, totalny spontan. Zagramy tam pewnie jakiś taki krótki secik. Oczywiście mam nadzieję, że to się uda, bo to jest... Mam teraz trochę takich rzeczy w życiu, które muszę ogarnąć i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, że tam pojadę, ale na dzień dzisiejszy, 13 lipca, Gliwice, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. No serdecznie. My pojedziemy, nie w ogóle już... Natalia Przybysz, Fisz, Emadę będą grali również, więc pięknie. Myślę, że fajnie muzycznie ogarnięty festiwal. Fajnie. No jest, ja nie ukrywam, bo wiesz, że jestem tym takim psychofanem, co do ciebie dzwoni cały czas i pisze do ciebie, a słuchaj, a kiedy jest moja płyta ukochana? I dyszy takie po nocy dyszy i pyta, kiedy będzie moja ukochana twoja płyta na Spotify, wiem, żebym ja mógł sobie W końcu będzie, myślę, że chcę to zrobić tak, żeby to trochę... Bo teraz była okrągła rocznica, prawda? Rocznica, miałem to zrobić, ale niestety też przez wiele takich prywatnych 20 perypetii. Lat, proszę państwa. 20 lat. No, musiałem to trochę przesunąć w czasie, ale chcę to zazębić z premierą płyty, żeby to jakoś tak fajnie się zasprzęgliło i żeby ludzie też cudo. Chcesz wiedzieli. Nam coś powiedzieć o nowym materiale też tym? Słuchaj, przede wszystkim będzie robiony z jednym producentem, właśnie z gościem o pseudonimie Free 50, który teraz wypuszcza epkę z wdową. No i to jest, okazało się, że to jest brat z innej matki. Wszystko w tych cyfrach, tam miałeś zero, tu... Tak, to Free 50, no, no. Wszystko się zgadza. A tego nie pomyślałem, bo widzisz, to jest ta numerologia gdzieś tam jednak, tak. Gdzieś tam jest. I płyta na pewno będzie utrzymana w stylu oldschoolowym, no może nie boom-bapowym, ale będzie to moja muzyka, muzyka z duszą, jak ja to mówię, dużo soulowych sampli, trochę funkowych. No, ja osobiście mogę stwierdzić, że to będzie najlepsza moja płyta. Jak na ten moment. Zobaczymy, jak będzie na końcówce, ale myślę, że tak właśnie będzie. Co słuchacze powiedzą, to zobaczymy. Jak my na to czekamy, a ja to już w ogóle. No. Oczywiście też mówiłem o tym, mi się kojarzy twoja płyta, jak pojechałem pierwszy raz na dłużej do Nowego Jorku i to była wtedy nowość. Zabrałem ją ze sobą na półroczną przygodę. Mieszkałem na
w centrum Nowego Jorku i to był taki mój pomost, bo nie było takiego możliwości cały czas gadania, to nie były te czasy social mediów, że mogłeś napisać wiadomość, jak ktoś nie spał, to odpisywał za 13 sekund. Słuchajcie państwo, kurczę, pojechałem zupełnie gdzie indziej, nikogo nie znając i miałem ze sobą właśnie płytę naszego gościa, miałem jeszcze drugą, to dla słuchaczy, bo to akurat w tym samym momencie wyszło Morwła i to naprawdę, jak ja teraz to słyszę, to ja się bardzo cieszę, że ja wróciłem. Bo, no. Ale to też z muzyką wiążą się wspomnienia takie właśnie, jak gdzieś się wyjechało na przykład. Ja mam bardzo dużo takich rzeczy związanych również z zapachami jakimiś, jak za dzieciaka jeździłem do Wiednia i gdzieś na przykład poczuję pewien zapach i nagle się przenoszę mentalnie do tego dzieciaka. Mam tak samo jest z muzyką. To samo z zapachami, ale ten zapach dla mnie wpływa jeszcze bardziej niż muzyka. Nie wiem, czy na ciebie też? Tak. Wszystkie zmysły się odpalają. Tak, to prawda. Niesamowite. Myślę, że magia węchu, magia zapachu jest ogromna. Niedoceniana trochę. Tak. To mi strasznie się źle akurat tę książkę książki uwielbiam wąchać. I prasę na przykład. Ale to prasa to jest co innego. Antykwariat piękny. No. Ale jest ten rodzaj papieru jednego, który właśnie ja tą książkę odsuwam, bo Łukasz na mnie patrzy i mu łzy lecą, bo myśli, że to ja tak pachnę jak ta książka. Nie, proszę państwa, nie. Powiedz mi, ulubione miejsce w Warszawie. Masz teraz takie, gdzie odpoczywasz? Gdzie lubisz spędzać czas? Nie, w tej chwili chyba nie mam takiego. Kiedyś to było naprawdę moje osiedle na Żywnego i to było tak, że ja myślałem, że się stamtąd nigdy nie wyprowadzę. No też los mój potoczył się tak, że się wyprowadziłem, mieszkanie już nie ma. Natomiast to była moja oaza, to był mój jeden taki, w którym uwielbiałem, czułem się tam po prostu mega bezpiecznie. W tym momencie mieszkam na Kabatach, gdzie też uwielbiam spędzać czas, ale jako, że za dużo, no dużo jeżdżę po Warszawie, ale tak, żebym mógł sobie gdzieś, nie wiem, wybrać takie miejsce, że podjeżdżam tam, wysiadam z samochodu, usiadam i jest pięknie, to chyba nie mam. Ogólnie kocham całą Warszawę, może bardziej ten mój brzeg Wisły niż ten po stronie praskiej, bo jednak tam rzadziej bywałem i gdzieś tam czasami czuję się tam obco, szczególnie gdzieś tam na Białołęce. Bielany już może mniej, ale bo to jednak ta strona, natomiast tamta strona, no czasami czuję się niepewnie wieczorami, ale to już też te czasy tej Pragi takiej złej minęły, więc to jest też zupełnie inny klimat. No. Czuć ten folklor jednak w dalszym ciągu. Tak, zdecydowanie, ale czuć też tą różnicę między lewą a prawą stroną Wisły, tak jak prawa strona, dla prawej strony my jesteśmy troszkę bardziej obcy, to dla nas ta prawa strona jest bardziej obca i chyba tak zostanie jeszcze przez wiele, wiele lat. Tak, tam nawet ludzie się różnią, twarzy ludzi, nie? Ja kiedyś pojechałem do galerii tam na dworzec Wileński. Mówią, galeria Wileńska, że przyjeżdżasz jakbyś w coś innego. Do innego miasta, do innego kraju się w ogóle przemieścił. Jest to niesamowite, ale... I to nie mówimy, proszę państwa, że to gorszy. Nie, nie, inny, zupełnie inny. Inny klimat. Tak, tak. Warszawa jest pełna takich kontrastów, więc... I to jest piękne. Tym się też jaram. No, dokładnie. To prawda. Że panowie, no jeszcze byśmy jeszcze pogadali, ale musimy powolutku. Sport, koszykówka, jeszcze jakiś co robisz? Jeszcze to, oczywiście. Rower, koszykówka, coś dla zdrowia. Wiesz co, koszykówka bardziej za mało lata. Piłka nożna, jako że sąsiadowałem z tym stadionem Warszawianki, więc tam piłka nożna była na porządku dziennym. Koszykówka trochę w podstawówce, bardziej tak nie na pewno nie drużynowo, tylko bardziej porzucać sobie gdzieś tam, pobawić się tym koszem. Streetballem. Streetballem. Rower w zeszłym roku się zaszczepiłem mocno, trochę ze względu też na mój stan psychiczny. Musiałem coś z sobą zrobić i tak się zawziąłem, że jeździłem codziennie, po prostu nawet na pół godziny, ale wychodziłem. Teraz poszedłem na siłownię, chodzę od 2 miesięcy, więc na razie masa, spadł, potem będzie rzeźba. Cholesterol spadł, proszę państwa, no to już nie jest tak. Schudłem 10 kilo prawie, ale nie przez siłownię, tylko przez nerwy i przez stres, który ostatnio mi towarzyszył w życiu, więc najlepsze nachudnięcie niestety jest stres w życiu. Nie polecam oczywiście nikomu takiej formy odchudzania. Proszę państwa, nie polecamy, ale polecamy zdrowy tryb życia też. Rower, siłownia oczywiście i spacerów dużo po naszym kochanym mieście. Tak jest. I co, a ja tak chciałem do końca, dlatego że przed nami jeszcze 9 minut znakomitego utworu. A pamiętasz jak? No, ciekawe, pamiętasz, są, myślę, słuchacze, którzy pamiętają, dlatego młodego pokolenia jest to czasami dosyć dziwne, co to za ludzie tam występują w tym utworze. No ja jeszcze gdyż zaczynam podobny też swój utwór, który lubię a propos pory roku, 9-7 dobrze pamiętam. No tak, to prawda. No ale to też jest taki evergreen, można powiedzieć, śmiało, na dzień dzisiejszy.
czekamy. Bardzo ci dziękujemy za spotkanie. Ja również wam dziękuję. Fajnie, że przyszedłeś i mamy nadzieję, że my tutaj się będziemy widywali na tych korytarzach. Dobrze, ja mam również nadzieję, jednak Polskie Radio ma niesamowity klimat, zarówno mój w czwórce, jak i tutaj u was. Inny zupełnie, bo jednak gmach Polskiego Radia, tego głównego budynku jest czasami mocno przerażający dla gości, którzy przychodzą, bo to jednak jest duże i te korytarze, ale u was też jest świetny klimat, więc mam nadzieję, że jeszcze będę mógł tutaj zawitać nieraz. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w kolejny czwartek.